Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku z Ghost of Tsushima. Lecimy po legendę Tadayoriego, czyli nową zbroję. Jak poprzednio... Czemu ja schodzę z konia? Znowu lecimy dalej. Tak jak w poprzednim odcinku, robimy sobie w tym momencie dodatkową aktywność, która nam daje jakieś OP przedmioty, nowe zdolności i tak dalej. O, idzie posłuchać historii. Tadayori! Ocalił mój panie, dołącz do mnie. Chyba masz jakąś ciekawą historię. Dziwię się tylko, że jesteś w Azamo. Idziemy tam, gdzie jesteśmy potrzebni, panie Saga. Też możesz posłuchać mojej historii. Wieki temu Tadayori Nagao był najlepszym łucznikiem na wyspie. Znanym z mądrości i celności. Sam Kami Hachiman był pod wrażeniem i podarował mu swoją zbroję, nad wyraz lekką i wytrzymałą. Był to okres, w którym okrutni piraci najeżdżali wybrzeże, grozili miasteczku Azamo zniszczeniem. Ludność uciekała, ale Tadayori stawił czoła piratom w swej mitycznej zbroi. Najeźdźcy zaatakowali, lecz dosięgły ich strzały Tadayoriego. Kilku przetrwało, ale nie zdołali przebić pancerza Tadayoriego. Lata później łucznik odszedł spokojnie we własnym domu. Jednak jego pancerz tajemniczo zniknął. Powiada się, że jego potomkowie wciąż go strzegą, czekając na przybycie wojownika, który bronił będzie Tsushimy. To ja. Nieliczne zapiski o Tadayorim wspominają o Fioletowej Koronie. Fioletowa to miejsce korona. Na północy Azamo. Pełno tam fioletowych chryzantem. Tadayori zwykł tam medytować. Elegancko. Wypędzenie Mongołów z kraju to mój jedyny cel. No dobra, i lecimy w tę stronę. I tutaj... Po podróżciach. Trzeba, kurde, pół mapy przechodzić. Chyba tylko, że nie wysłuchałem tam do końca. O, 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 rozmówka. Jest pewien człowiek. Wymachuje mieczem, tnie powietrze na plażach Tsutsu. Kolejny ocalały? Czy bandyta? Nie wiem, ale wydawało mi się, że płakał. Płakał? Ojoj, oj. Chodź tu, Nobu. Come on, come on. Okej. Będę kichał. Przepraszam. To się trzeba wspiąć chyba. To się na północ Azamo. Dobra, mamy to. O! No i jedziemy sobie wyżej. Odszukaj fioletowe kwiaty. Znowu kwiatów szukać? Ja nie mogę. Dobra, są fioletowe kwiaty. Tam jest ich dużo. Fioletowe chryzantemy. Wspomniał o nich muzyk, który opowiedział mi legendę o Tadayori. Mogą prowadzić do korony. No dobra. A Tane, czy czytałeś wiadomość na czacie? Fioletowa korona. Dobra, pac. Fioletowa korona. Pancerz Tadayoriego może tu być. Może, ale nie będzie. Palone niedawno.
Pyszczyt fioletowej korony. W tym pojemniku coś jest. Mapa do spoczynku Tada Joriego. Przyjrzyjmy się. Kurde. Lokalizacja wskazana na mapie. Ej, fucken, to nie będzie takie proste. Może ja to stąd zobaczę. Nie poddawaj się, koniku. Ja, tu jest góra, tak w oddali. To jest to. Halo czat, czy to jest to? To jest co innego. O, żeś pyta. To mi nie pasuje, bo to musiałoby być domek jakiś. No cóż. Może niżej coś zobaczę. Oj! Cię mi poleciało. Dobra. No tam. Tu mnie nie było. O tak. Tak naprawdę to będzie loteria moim zdaniem. Cyk. 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 O! Ach. Ach. Jesteśmy. Dobrze. A, no i ważne, że muszą być te fioletowe chryzantemy. Ja na to nie zwróciłem uwagi. Kompletnie. Tutaj mi od razu znalazło coś tam. Ej, bo to troszeczkę teraz tak wygląda. Drabinkę. A może to jest serio tutaj, tylko trzeba od odpowiedniej perspektywy spojrzeć. Nie. Wychiluje się. Dobra, dobra, chodź tu koń. Jedziemy, dobra. Chwilę szybki. I szukajmy tego miejsca, no bo to mi się nie podoba. I tu droga ma być. Mi to wygląda na to, że to może być tutaj. O. A to sensu nie ma. No nie fajnie. Odcinek z poszukiwań dzień kolejny. Ale to się nie ma co martwić. O, tu jest fioletowo, tu jest fioletowo. Okej. Z tej perspektywy czy to bardziej wygląda. Nie? Ale chociaż to jest to pole, no. To to. Więcej chryzantem. Spoczynek na jego jest blisko. Ale tam z nimi zamiot dosłownie. Tutaj to zaraz niż będzie. Te zbocza są zbyt strome. Muszę znaleźć inne wejście. Tata Joriego. Tyk. Oj, będzie jump. O. Mam w głowie. Jak się tu dostali? Dobre pytanie.
Mapa, jak ta z fioletowej korony. No to jazda. Spoczynek to dla Joriego. Zgadza się, kolejego. O, i będzie fight. Mój boss. Czyje to groby? Wartki strumień czasu zwalnia. Tadayori znajduje spokój. Jeden łuk przeszywa wielu. Kadzidło z fioletowej korony. Niedawno zapalone. To kawan. Symbol klanu Nagao. Rodu Tadayoriego. Co ty tu robisz? O! Opuść to miejsce! Nie chcę walczyć. Jestem Jin Sakai, bratanek pana Shimury. Jesteś tchórzem i kłamcą! Broń się! Ma problemu. Walka z bossem. Ja to lubię. Nie chcę cię zabić. Przestań. Ciach. Czekane. Jak śmiesz wstępować na świętą ziemię Tadayoriego? No właśnie, postarałem. Dziedzictwo Tadayoriego! O Jezu! O Jezu! To niemożliwe! Umiesz władać kradzionym ostrzem? Tam wcale nie. Wykradzione kubito. O nie. Ała. O tak. Stój, mój panie. Jestem Kaede, ostatnia z rodu Tadayorich. Słyszałam, że samurajowie polegli. Uznałam cię za łupieżcę. Niesłusznie. Szukam pancerza twego przodka. Jesteś go godzien, Sakai. Ale pancerz przepadł. Nie wiesz, gdzie go szukać. O, Maja wróciła. W starym zwoju było pewne zdanie. Tadayori strzeże zatoki Azamo po wsze czasy. To może być wskazówka, gdzie ukrył pancerz. Zbroja Tadayoriego zapewniała mu szybkość i zabójczą celność. Nosi ją w obronie niewinnych. Tak jak on walczył w obronie Azamo. Tak zrobię. Spogląda na zatokę Azamo. A, czyli wracamy do punktu wyjścia. Brat ci Windowsa instaluje, Maja, świetnie. Spogląda na zatokę Azamo. Może chodzi o klify za miastem. No to my wchodzimy na górkę. Ach, jak tam się dostać? Ruszamy nowy! A on nie ma zablokowanych wiadomości? W takim sensie, że od nieznajomych? Brakuje opcji romansowych. Troszeczkę. Za taki Azamo tam na górę wreszcie jakoś.
Musisz być na tym samym serwerze co on. Okay. No jestem na jego serwerze, więc jestem. To do Jumy być zerwał? No pewno. Dobra, to napiszę do niego na tablę. Fioletowe chryzantemy. Ale teraz zajmiemy się tym, fioletowymi chryzantemami. Mają muzyka. Chuj! Chuj! Ała. Au. Szybko, szybko. No za kurwę. I po robocie. Nie ruszaj się. Panie, jak nas znalazłeś? Potomkini Tadayoriego wskazała mi drogę. Co się stało? Opowiadaj. Mongolski szpieg znalazł zaginiony zwój, spisany przez syna Tadayoriego. Zmusili mnie do rozszyfrowania tekstu i przyprowadzili tutaj. Znaleźli pancerz. Nie, zmyliłem ich, abyś zdążył tu dotrzeć. I grałeś z ogniem. Opłaciło się. Zbroja jest ukryta pod pomnikiem. No proszę. Jest twoja, mój panie. Mam zbroję. Pomnik Tadayoriego. No. Pancerz Tadayoriego. Prawdziwe dzieło sztuki. Petarda. Odsuń się, muzyku. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Teraz już wiem, jak Tadayori własnoręcznie pokonał setkę piratów. No jazda. Ej, naprawdę szybciej się atakuje. O, ciach, ciach. O. Jopa. Dobra, mam się też. Ała. O, tak szybko? Kolejny. Jesteś cały? Ała. Gdzie widać dziecko, lewy dolny ruch. Ciach. O, no.
No i nie ma pana. Porozmawiaj z muzykiem. Widział samego Tadayoriego. Idealny pancerz dla łucznika. Moja Klechda znalazła odpowiedniego słuchacza. Nadszedł czas, abym stąd odszedł, panie. Legenda Tadayoriego. Po prostu jej pomogę, nie skacz ją. Dobra. A nie, zagra. Myślę, że tak sobie w tle po prostu leci. Dobra. W drugiej części odcinka przejdziemy sobie do pani Masako i jej zemsty. To było takie płynne przejście. Nie wiem, co było przed chwilą, a tym, że się lałem właśnie. Zostało 30 metrów. I pyt. Szybkie przejście w tryb tarcza. Szmato. Pyk. Elubina. Dobra. To 30 metrów. Szybki kłoń. Szybki kłoń. Ciach, no tak. Ciach mi się bardzo podoba. Obóz uchodźców, o. Mam znaleźć mnicha, który zarządza obozem. Może zdoła odczytać mapę, którą znalazłem przy bracie zdrajcy. Dokładnie tak. Panie, nie zagłębiaj się w lasy Kasinę. Straszą tam złe duchy, samurajów, którzy pragną rozlewu krwi. Cały czas trwa wojna. Wątpię, żeby to były duchy. Ludzie wchodzą do lasu, ale już nie wychodzą. I Mongołowie, i Japończycy. Na zwłokach widać cięcia samurajskich mieczy. Mieczy używają ludzie, nie duchy. Sprawdzę to. Jeść. Ludzie, nie duchy, a potem ja będę duchem, bo jest duch Tsushimy. Panie Sakai, dobrze cię widzieć. No tak, zgadzam się. Mogłem się ciebie tutaj spodziewać. Jak mogę służyć, panie? Jak dobrze znasz tę ziemię? To ja założyłem wszystkie obozy. Pali pięta. Ta mapa coś ci mówi? Rozdajemy je woźnicom, którzy dostarczają jedzenie. Mają oznaczone obozy, więc nikogo nie pominą. Czy to krew? Czy jest tu coś poza waszymi obozami? Podobno nasi ludzie zabijają się nawzajem w Ariake. Zdrajcy żerują na bezbronnych. Zamordowali kobiety i dzieci z klanu Adachi. Trzeba pomścić te zbrodnie. Ta mapa pokazuje latarnię w Ariake. Nie mamy tam obozów, ale podobno teren przejęli niedawno bandyci. Nie bandyci. Coś gorszego. Przybyła pani Masako. Chyba wolałaby pomówić z tobą. Chyba ta. Jakieś wieści? Przywódca wioski Kuta może być w latarni. Klan Adachich zbudował ją dla Ariake. Ten zdrajca nie ma wstydu. Sadao ma wielu strażników. Na pewno nas zauważy. I dobrze. Chcę, żeby ten zdrajca zdążył poczuć strach przed tym, co go czeka. Chodźmy. To jazdunia. Czemu Sadao cię zdradził? Oskarżyłam go o kradzież ryżu. Uwodzenie ludu dla zysku. Uważasz, że jego kradzież dotknęła Kutę? Nie mogłam tego udowodnić. Ale to była katastrofa. Wiem, katastrofa!
Źli ludzie dobrze skrywają swoje zapostrażnice. Tchórz się kryje na górze. Sadao! Przyszłam po twoją głowę! Ona już leci. Dobra, jest ofiara. No naprawdę, no. Ciach, ciach. Na tym jeszcze skryto bójstwo nie widzieli, nie elo. Byłem niewidzialny. Zdychaj wreszcie! Teraz wykarcza, trzyma to. Ciach, elo. O, na sanek już nie był kanał, jak nie było, elo. Dobra. Au. Dobra, wszyscy. Łatwiutko. O! Co ty? Gdzie? Co ty? Ciach, ciach. Było lepsze niż mi się wydawało, że będzie. Wróć do obszaru. Dlaczego to hostowanko? No, to hostowanko jest po to, że jak masz jakichś widzów, to oni widzą. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Aldo. Chodź tu w kolanko. Aż w dupala. O. Ale z dzidą. Bardzo. Już? Dziękuję. Ja to już w ogóle w tej grze nie ginę. Za łatwo. Zabiłaś mi Chinę! I brata! Zginęli przez ciebie! Powinnaś była zginąć z rodziną! Też żałuję! O! Zabiłaś Sadao. Ups. Masako. Pomógł w zamordowaniu moich bliskich. Dlaczego? By zaspokoić swój gniew? Gdy Mongołowie pokonali samurajów, chciałem z nimi umrzeć. Rzuciłem się do walki, której nie mogłem wygrać. Tak. Było łatwiej. Jak możesz żyć? Pamiętam, kogo mam bronić. No. I kogo pomścić. Zdrajca nie żyje. Rozejdzie się wieść, że przetrwałam. I poluję. Przestraszą się. Bardzo dobrze. Uważaj na siebie, Masako. I tak ci pomogę. Jesteśmy w tym razem. Dokładnie tak. Znajdziemy innych zdrajców z tej listy, ale najpierw uratujmy mego wuja. Będę na farmie Kaneda, gdybyś mnie potrzebował. Elegancko. Już po misyjce? Lecimy dalej. Oj, tak, Chińczyk plus jeden.
Ej, on dwa punkty techniki, to ja już wiem, jakie zużyć. Talizman dzikości, talizman ofensywny. Dar wojownika, barwnik zbroi klanowej, elegancko. Techniki, postaw... Chyba coś nie załadowało. No, tu. I teraz to pyk. Jo, żelazna wola. Będę mógł się wskrzesić, jak mnie zabiją. Tak mam hard ducha. I dobra, i teraz szybciutko ma pensja. Dziennik. To sobie zrobię off nagranie i teraz pojedziemy do tego typeczka. No dobra, stary. Na podróż. No to się widzimy już pod misją. No na Tanę to sobie możemy teraz pogadać. Bo ja tutaj już nie będę dawał chodzenia na odcinek po prostu. Kiedy Minecraft? No w sumie to zrobię tę misję i wtedy już. Możesz iść grać, kopać, budować, chłopie. Wiesz, że jeśli Junior będzie chciał zagrać, to będzie musieli zaktualizować prawdopodobnie paczkę do najnowszej wersji. Wioska Kishi. Nie masz z tym problemu. No to świetnie. No to ja bym chciał wtedy to zrobić, bo to byłby nawet dobry powód. A tam są fajne rzeczy po aktualizacji. Dobra, dochodzimy już tutaj. Tak, może szybko aktualizować i cofnąć, to spoko. Jest koły. Rozmawiaj z Kenji. No spoko, Natane, skoro tak to ogarniasz, to się cieszę. Panie Sakai, podchodzimy i zaczynamy. Kenji. Co ty tu robisz? Coś poszło bardzo nie tak, panie. Chłopanie. Co zrobiłeś? Nic. Mongołowie zabierali nam jedzenie, ryż, proso, ryby, wszystko, co wpadło im w łapy. Głodujemy. Jacy my? To nie twoja farma. Myślałem o tym, co powiedziałeś. Staram się pomagać tutejszym farmerom. Gdzie Mongołowie? Kto wie, pokazują się co kilka dni, biorą jedzenie i znikają. Może ich zaskoczę. To nie takie proste. Mają zakładników. Jeśli nie dostaną jedzenia, to... Musi być sposób, by ich znaleźć. Jest. Nie spodoba ci się. Pozwól, że sam o tym zdecyduję. Sługa ludu. Jak małpa, no. Mongołowie, małpa, wszystko na M. Pokażę ci, panie. Każą nam zbierać żywność i kłaść na plaży. To wszystko z farmy? Z farmy, opuszczonych domów, od rybaków i myśliwych. Karmimy tym naszych wrogów. Ale dlaczego w ogóle tu jesteś? Kiedy Mongołowie powiązali mnie z tobą, musiałem się ukryć. Uznałem, że należącej na uboczu farmie będę bezpieczny. Żywność i napitki dla Mongołów, ale ta beczka sake jest pusta. Chcesz jeszcze bardziej rozsierdzić Mongołów? Nie, beczka jest bardzo duża. Zmieści się w niej uzbrojony samuraj. Wiesz, kto jeszcze by się zmieścił? Chudy i zręczny sprzedawca sake. Mongołowie odniosą beczkę w głąb swego obozu. Kto zdziała tam więcej? Ja czy ty? Nie wiem, czemu ciągle pozwalam ci ukrywać mnie w takich miejscach. Bo to no, działa. W sumie. Bo to słuchnie działa, tu no? Jak od ciebie, Kenji. Beczka sama się nie opróżniła. Przygotuj się, panie. Nadchodzą. XD, dobry jest. Budygin targin dać. Budygin jest wasze. Bierzcie. Pasteur Morigas.
Nie, nie. To Miko. Miko to mój koń. Mój. Nadama cat. Nadama. Au! Au! Nie możecie! Miko! Nie! Plan Kindziego zadziałał. No to teraz spuścić w pierdziel. Jak ją? Stream już 3 godziny ponad, a ja grałem z półtorej. O to ci chodzi? Pyk. Dobra. Niehonorowo, niehonorowo. JH. To zaplanowane wszystko, git. Ciach, ciach. Au. Ubo długo. Elegancko. No i po robocie. Dobrze, pokonaj Mongołów. 30 metrów. I to o mnie w życiu nie słyszeli. Ten tutaj to nie wie, jak ma na imię zaraz. Mówiłem, nie wie, jak ma na imię. I elegancko. Ostatni. XD. Nie wierzę. Ocaliłeś nas. Nie wierzę. Odnieś to na farmę. Przekaż Kędziemu dobre wieści. SS. Kędziemu? Zasłużył tylko na to, żeby mu obić gębę. Co masz na myśli? To ten dureń wpakował nas w tarapaty. Chciał dobić targu z Mongołami. O, panie Sakai! To było niesamowite! Kędzi, ty zapijaczona kupo małpiego łajna! Ja się tym zajmę. Wytłumacz się. Sprzedałem Mongołom jedzenie, ale tak naprawdę dostali słomę i trociny? Chciałeś zarobić? Ocalić zbiory rolników! Nie sądziłeś, że Mongołowie zauważą? Nie tak od razu. Nagle zaczęli krzyczeć coś o karach, zakładnikach i... oddawaniu jedzenia! Mogłem się nie nakłaniać do pomagania. Co? Nie, nie! Mylisz się, panie Sakai! Mogę się przydać! Ja tylko muszę poćwiczyć. On jest genialny. Nie ćwicz, kiedy chodzi o ludzkie życie, Kędzi. Tak, panie. Dobra, misiaczki moje, dziękuję za oglądanie 12 odcinka z Ghost of Tsushima. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, powiadomienie i zapraszam na Twitcha, także na razie, pa, pa.